Panie premierze, sprawa, która jest w tym momencie dla Ostrołęki chyba najbardziej istotna, porusza wszystkich, zarówno mieszkańców zwykłych, jak i przedsiębiorców, czyli kwestia budowy elektrowni. Jak to jest z tymi planami? To jest budowa realizowana przez dwie firmy komercyjne, przez Energę i Enę, więc niezależnie od tego, że tam są udziały Skarbu Państwa w tych spółkach, to jednak ład korporacyjny obowiązuje i my bardzo szanujemy decyzję i niezależność organów statutowych spółki, więc ja mogę tylko wyrazić ogólną intencję, że ta elektrownia jest bardzo potrzebna, natomiast już dalsza część procesu, bo wiem, że teraz się toczy przetarg na wybór wykonawcy, a więc niezwykle ważny moment w życiu takiej inwestycji, to już jest pytanie do tych spółek, które realizują tę inwestycję. No nie jest jakąś tajemnicą pański konflikt z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim w kwestii właśnie elektrowni węglowych. Muszę zaprzeczyć od razu, bo ani konflikt z Krzysztofem, ani elektrowni węglowych. Tutaj pan minister Krzysztof Tchórzewski prowadzi politykę bardzo rozsądnie, ponieważ Polska uzależniona jeszcze niedawno prawie w 100% od węgla, powoli zmniejsza to uzależnienie, bo jesteśmy też bardzo mocno stymulowani czy dociskani przez Unię Europejską, a więc trochę między scylną a charybdą, między młotem a kowadłem polityki energetycznej, klimatycznej Unii Europejskiej, a naszym stanem zastałym oraz naszymi możliwościami finansowymi pan minister Tchórzewski się porusza bardzo zręcznie, więc to jest, raczej tak należy to skomentować. W mediach pojawiły się także informacje dotyczące pańskich planów przekazania, przejęcia jakby nadzoru nad tymi spółkami energetycznymi pod Ministerstwo Technologii. Tutaj pan według doniesień medialnych pan chciał jakby do tych spółek skierować swoich ludzi, którzy mieliby realizować pana wizję, pana plan dotyczący chociażby budowy elektrowni atomowej. Już wejdę w słowo, nie ma takich planów. Nie ma takich planów. Nie wiem, to jakieś plotki są. Dobrze, to już kwestię tą energetyczną może... Chociaż jeszcze jedno pytanko w kwestii energetycznej elektrowni. Pojawiły się też doniesienia dotyczące nierentowności tej inwestycji. Jesteśmy już po otwarciu ofert. Najtańsza jest z Chin, najdroższa jest dwukrotnie prawie większa od zakładanych środków, nakładów. Jak pan ocenia tą rentowność? No, tu muszę powiedzieć, że tak jak zacząłem, to jest decyzja władz spółki, generalnie biorąca pod uwagę zarówno cenę, oczywiście to jest bardzo ważne kryterium, jak i jakość wykonania, komponenty i inne parametry, co do których nie chciałbym wchodzić, ponieważ przetarg się toczy, więc nie chciałbym tutaj, żeby ktoś pomyślał sobie, że próbuje wywrzeć jakikolwiek wpływ, bo zgodnie z prawem Unii Europejskiej i naszymi wewnętrznymi regulacjami nie należy tego czynić. To jeszcze mam taką kwestię, też dosyć świeży projekt, Centralny Port Komunikacyjny, który tchnąłby pewną nadzieję także dla miasta, tutaj dla Ostrołęki, ponieważ on łączyłby Ostrołękę z Warszawą, dalej Stanisławowem i Mazurami. Jakie są szanse, że powstanie, że zostanie zrealizowany ten plan? Szanse na realizację tego planu są ogromne, ponieważ jest ogromna determinacja po stronie rządu, żeby zrealizować nowy układ komunikacyjny. Tak bym nawet to troszeczkę inaczej nazwał, czy nawet może trochę prowokacyjnie, bo nie chodzi tu o samo centralny port komunikacyjny, tak jak nazwa brzmi, ale poprzez swoje pytanie pan wywołał taki temat u mnie teraz, który idzie w kierunku właśnie przebudowy całego systemu komunikacyjnego, bo w dużym stopniu można powiedzieć, że ten system komunikacyjny został odziedziczony jeszcze po zaborcach, po rozbiorach XIX-wiecznych, jak popatrzymy na linie kolejowe, na ich gęstość, na ich połączenia, prawda, jeszcze do niedawna z Wrocławia dużo szybciej można było dojechać do Berlina pociągiem i zresztą autostradą również,
niż do Warszawy, mimo że 100 lat od zaborów minęło. I ten centralny port komunikacyjny jest pierwszym wielkim takim infrastrukturalno-cywilizacyjnym przedsięwzięciem, które ma inaczej przebudować cały system przestrzenno-komunikacyjny w Polsce, właśnie z pewnego centrum w Polsce, niedaleko Warszawy, między Warszawą a Łodzią. No, zresztą miejsce jest prawdopodobnie już rozstrzygnięte, choć tutaj też nie chciałbym przesądzać ostatecznie, bo to nie jest w tym momencie moja rola. I dzięki temu ten układ komunikacji, bynajmniej nie tylko lotniczej, to nie jest podstawowy komponent. Podstawowy komponent to jest komponent kolejowy, oczywiście z komponentem drogowym, ale drogi to już są lepiej rozwinięte. I tak jak pan powiedział, to poprzez ten układ komunikacyjny A2, S7 i tutaj na północ do Mazur, otworzy się to północne Mazowsze, czy Warmia, czy Mazury na południe Polski dużo lepiej komunikacyjnie, a więc również mam nadzieję inwestycyjnie, ekonomicznie, i będzie to z korzyścią dla kraju i dla tych okolic. Mhm. Teraz pan z kolei wywołał temat drogowy. Tu chciałbym zapytać o taką kwestię, która od wielu lat już jest gdzieś tam spychana na boczne tory, bym widział obwodnicę Ostrołęki, taka z prawdziwego zdarzenia, łącznie z budową trzeciego mostu, który tak naprawdę na dobre rozwiązałby problemy komunikacyjne, tranzytowe głównie tutaj w regionie, bo remont mostu tak naprawdę jest potrzebny, ale w większym stopniu nie rozwiąże tych problemów tego tranzytu. Czy Ostrołęka będzie mogła w końcu liczyć na wsparcie rządu przy budowie tej obwodnicy? Ja myślę, że Ostrołęka może liczyć na wsparcie rządu przy wielu inwestycjach. Ta akurat konkretna inwestycja na razie przez pana ministra Adamczyka nie została ujęta w tym najbliższym planie, ale plany są do roku, na razie bardzo określone w planie, w Krajowym Planie Budowy Dróg do roku 2023. I one ulegają pewnym modyfikacjom, więc tutaj trzeba rozmawiać z ministrem infrastruktury w tej sprawie bardzo dokładnie, bo są inwestycje, co do których pewne szanse istnieją, ale one jeszcze nie znalazły pełnego odzwierciedlenia w planie inwestycyjnym, w tym przypadku w Krajowym Funduszu Drogowym, w Krajowym Systemie Budowy Dróg. Też tak na zakończenie kwestia, która też jest dość żywo komentowana w Ostrołęce, chodzi o Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Widział pan prezentację projektu? Widziałem makietę kiedyś, jako jedna z pierwszych osób chyba, i zwiedzałem ten budynek z panem prezydentem tu obecnym jakieś 5 czy 6 lat temu. I nieskromnie powiem, jako były prezes Banku Zachodniego, też troszeczkę się przyczyniłem do powstania tego muzeum. Ono mi leży niezwykle na sercu. Z wielką radością, że pan prezydent zadbał o to, żeby to ziarenka zasiane przez takich wspaniałych ludzi jak pan Grzegorz Wąsowski, który dbał o upamiętnienie żołnierzy wąsowskich, żeby ono wyrosło i żebyśmy wkrótce mieli szansę właściwie otworzyć wręcz. Nawet w tym roku, jak słyszę, tak jest. Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Więc i budynek mi w środku jest znany, byłem w tych celach. Zresztą jest to symboliczne, że ten budynek, jeśli dobrze pamiętam, on był jeszcze więzieniem w czasach carskich, tak jest, później więzieniem w czasach hitlerowskich, niemieckich, prawda? I również więzieniem w czasach postkomunistycznych, przepraszam, w czasach komunistycznych, w czasach walki z podziemiem antykomunistycznym. No, dzisiaj mamy szansę przezwyciężyć tą tragiczną naszą historię, jednak dbając o pamięć dla przyszłych pokoleń. I to muzeum będzie niezwykle ważnym punktem na mapie dbałości o pamięć przyszłych pokoleń.